Chodź, główna osada jest niedaleko. Cześć, ja jestem Roya, a wy oglądacie kolejny odcinek z LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. Jak widzicie, po raz kolejny mamy okazję poruszać się Rey, jak również BB. Póki co znajdujemy się gdzieś na jakimś odludziu, prawdę mówiąc nie wiem gdzie jestem, w trakcie podróży naciskaj M. Okej, fajnie. Mamy możliwość otworzenia mapy i widzę, że na mapie są porozrzucane żółte klocki, których bardzo potrzebujemy, natomiast ja ich nie będę zbierał na materiałach, ze względu na to, że zajęłoby mi to zbyt dużo czasu. Podążaj za widmowymi klockami, okej. Tu możemy przenieść się chyba do naszych poziom fabularny, gra swobodna. No widzicie, mamy okazję przenieść się do gry swobodnej, ciekawe co za tym idzie, mniejsza o większość, w każdym razie dobra, zmienimy się na BP. No i lecimy przed siebie. No jestem ciekaw, co tutaj nam nie będzie czekać. Łops, co to jest? Dobra, nowy pojazd odblokowany. To mi się podoba. Przytrzymaj UI, wybierz pojazd, aby skorzystać ze śmigacza Reya. Trzymajmy. Ła, nasz się chce przejechać. Baby on board. No to było zabawne. Okej, okay, kto musi prowadzić ten oto piękny pojazd? Przejechać, przelecieć, bardziej przelecieć. Kontrolując pojazd LEGO możesz zmieniać kierunek za pomocą tym i tym. Ej, czekajcie, a czy ona ze mną wejdzie? Dlaczego ona w ogóle ze mną nie podąża? To jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Słuchajcie, martwi mnie to ze względu na to, że będę sam. Coś mi tutaj nie pasuje, mam nadzieję, że fabuła się wczyta, doczyta i przeniesie naszą postać. Pokazałbym ci, kogo dokładnie mam na myśli, ale nie mam przy sobie lusterka. No, a jak ci się wydaje, że przejdziesz przez to pole, to śmiało. Z chęcią go zobaczę. Ej, czekajcie, czy on miał na myśli siebie? Przecież powiedział o lusterku. No nie wiem. Dobra, nieważne. Widzę, że możemy tutaj chyba coś popsuć, rozwalić i stworzyć jakąś budowlę, więc od razu zabierzmy się za to. No i chłopie, mam nadzieję, że jednak się doigrasz. Ciekawe, czy uda mi się ściągnąć wyłączniki. Co my możemy tutaj stworzyć? Podejrzewam, że tutaj musimy stanąć BB-8-em. A no właśnie. Tylko co dalej? Czy na tym się będzie kończyć? A może tutaj chodzi o księżniczkę? Zmieniłem zdanie! Nie chcę tego zobaczyć! Przestań! No widzicie? Jednak mam rację. Dobra, zmienimy postać. Stwórzmy coś konkretniejszego, o ile będę miał taką możliwość. Nie, nie mogę. Czyli najpierw muszę zeskoczyć. Ale jak się zeskakuje? Halo? Okej. Prowokuje tak z połowy najazdu. No dobra, mamy kolejny szyfr. Czekajcie, trzeba to rozgryźć. No całe szczęście, że te szyfry nie są takie trudne. Może gdyby tutaj twórcy postawili na trudniejsze rozwiązanie, byłoby lepiej. Na pewno byłoby to pewnego rodzaju rozmaicenie. No i słuchajcie, co my moglibyśmy tutaj zrobić? Aha, już rozumiem. Czyli teraz tak, musimy przebudować to. Stworzyć sobie tą trampolinkę. I wtedy możemy Reją przeskoczyć do tego drugiego wahadła. I najprawdopodobniej to pole magnetyczne zostanie usunięte. Że?
No, skoczyliśmy bez większych problemów. No to kolego, teraz się zdziwisz. Strzelisz poprądem BB-8? Aha, to jeszcze nie wszystko. Dobra, już prawie na miejscu. To ja może pójdę sprawdzić, czy ktoś nie szuka pracowników. No ja na twoim miejscu też bym wiał jak najprędzej. Mam nadzieję, że to nie są nam nasi przeciwnicy, że nie będziemy im przeszkadzać w żaden sposób. Kontynuuj tryb fabularny, oczywiście. To, co mi dziś przyniosłaś, jest warte... jedną ćwierć racji. W zeszłym tygodniu płaciłeś pół za jedno. Odroid. Co z nim? Kupię go. 60 racji. Nie. On nie jest na sprzedaż. No chodź. Idźcie za nią i zabierzcie droida. Schwytał go najwyższy porządek. Pomogłem mu uciec, ale się rozbiliśmy. Po nie dał rady. Czyli jesteś z ruchu oporu? No raczej. Tak, jestem. Jestem rebeliantem, tak. Jestem z ruchu oporu. BB-8 mówi, że ma tajną misję, musi wrócić do waszej bazy. Najwyraźniej mam mapę z kryjówką Skywalkera, w której wszyscy szukają. Chodź! No cholera, i w tym momencie zaczynają się nasze kłopoty. Dobra, wiejemy jak najprędzej, ale mimo wszystko chyba jednak będę musiał rozwalić najpierw tych przeciwników. Nie będę ich zostawiał na pastwę losu tak samych, żeby im smutno nie było. Przy okazji zbierzemy sobie jakiegoś golda dzięki temu, że ich zniszczymy. Mamy wsparcie na szczęście naszych sojuszników. Więc raczej nie mamy się czego obawiać. Najważniejsze jest to, abyśmy chronili naszego droida, jak sami widzicie. Nie tylko nam na nim zależy, ale też innym osobom, tylko że kurczę no, te inne osoby chcą chyba go bardzo źle wykorzystać. Czekajcie, bo ja pobiegłem, tutaj mamy jakąś informację. Zwinne postacie takie jak mogą używać takich obiektów zwinnościowych, aby prześlizgiwać się po przeszkodami. Okej, zmieńmy sobie postać, czekajcie, na Fina. No i prześlizgnijmy, ej, nie o to mi chodziło. Jak się mam prześliznąć? Nie to. Chciałbym się prześlizgnąć, ale nie wiem jak. Czy ona może się prześlizgnąć? Może. No widzicie, jednak okazuje się, że nie Finem możemy to zrobić, tylko naszą Reją. Kurczę, nie wiem co mi przyszło do głowy. A,
co to? Czemu oni go zakopali w ogóle? Czy on sobie zasłużył na to? Ładnie. Ten też jest jakiś otumaniony. Nie wiem, czy go w ogóle mam rozwalić, czy może zostawić. Chyba jednak nie mogę zrobić mu krzywdy. No jasne. Dobra, to możemy wykonać jakąś budowlę. Też będzie ciekawe. Tych budowli możemy zrobić aż chyba dwie albo trzy, więc najpierw zróbmy tą po lewo. Otwórzmy im drogę, a dopiero później zrobimy następną. A. Naciągnijmy tą maszynę. Film trochę zgłupiał, z tego co widzę. O, choroba! Piękny strzał. Dobra, kolejni przeciwnicy, których musimy załatwić. Niedobrze. Ale to było dobre, widzieliście to? Podobało mi się to. Nie. Tego musimy zniszczyć. Dobrze. Ten stary imperialny wahadłowiec blokuje drogę. Może ma nadal dość energii, żeby ruszyć. Kurczę, ja chcę to wybudować tam właśnie. Dokładnie o to mi chodziło. Będę się musiał dostać do kokpitu. No jasne, w czym problem? Właśnie po to zrobiłem ci tą drogę, kolego. Tylko, że... chyba będziemy musieli zmienić postać na Fina i dopiero teraz będziemy mogli wejść do tego kokpitu, a przynajmniej tak mi się wydaje, wiecie? Nie. Tu nie możemy nic zrobić. No, choroba jasna. Z której strony jest wejście do tego kokpitu? A może po prostu z tej Majki powinniśmy podejść? Nie no, z tej też się nie da. No niedobrze. Może BB-8 będzie mógł coś tutaj zrobić? No i co teraz? Aha, w drugą stronę. Dobra, myślałem, że to jest kokpit nasz, jednak okazuje się, że niekoniecznie. Skąd masz kody dostępu do statku Imperium? Nie twój interes, koleżanko. Wydaje mi się, że ten samolot raczej do niczego już się nie będzie nadawać, o ile w ogóle możemy to nazwać samolotem. Nie przypomina mi to przynajmniej samolotu. Ani żadnego statku, ani nic z tych rzeczy. Spójrzcie na to, tam daleko grają w siatkę. Aż chcę się pograć z nimi. Dobra, mamy tutaj kolejnych przeciwników, póki co mogę szybko ułożyć cokolwiek. No i dobra, biegnę ich załatwić. A, wytworzyliśmy pole magnetyczne. Jestem ciekaw, po co ono będzie nam potrzebne. Domyślam się, że moglibyśmy się schować tam, natomiast myślę, że to nie będzie miało większego sensu. Aha, mamy życie. Żyćko się przyda. No i po co nam jest ta tarcza potrzebna? Nie rozumiem. Dobra, może tutaj po prawej stronie coś zbudujemy. Co to może być? Wydaje mi się... czy ja dobrze widziałem, czy to coś wytworzyło nam piłeczkę? To jest raczej niepotrzebne. Może BB-8-em? Ale BB-8-em też nic nie mogę zrobić. Dobra. No nic, rozwalamy to. Zmienimy jeszcze postać, bo niestety BB-8 nie jest na tyle silny, żeby to zrobić. Tutaj coś możemy chyba zrobić. Tak mi się wydaje. No i musimy chyba uważać na te skaczące dziwolągi, które... A nie, jednak nie, ale była taka misja, chyba w poprzednim materiale nawet, że właśnie to stworzenie zaczęło mnie atakować. I z czego byłem naprawdę bardzo zdziwiony. Dlatego obawiałem się o to, że teraz też może to nas zaatakować i jednak okazuje się, że nie. No dobra, lecimy dalej. Myślę, że powinien się zmieścić.
Ej, najlepiej, żebyśmy nie zostali zauważeni przez przeciwników, no bo zaczną nas atakować, bądź będą chcieli po prostu nadzwyczajnie nas ukraść naszym sojusznikom. No właśnie, o tym myślałem. I choroba, co ja teraz w takim razie powinienem zrobić? Tutaj mógłbym coś zrobić. Mógłbym również rozwalić tych przeciwników, ale widzę, że nie zabierają oni mi zbyt dużo zdrowia, więc póki co jeszcze nic nam nie grozi. O właśnie, i teraz możemy przedostać się innymi postaciami tam, dojść sobie na górę, postarać się pomóc naszemu BB-8-owi. Dobra, kolejne zdrowie. Może sobie podnieśmy. Nie, BB! Cały czas jest atakowany. Dobra. No, pięknie, udało nam się przedostać na górę, więc teraz załatwimy wszystkich tych wrogów. A dopiero zaraz zajmiemy się resztą. Mogę coś zrobić, przyciskając A, ale nie wiem, co to może być. Jest jakaś budowla. Aha, musieliśmy stworzyć drabinę dla tego oto kumpla, naszego Fina. Tu coś się świeci, tylko wiecie co? Aha. No niezła przykrywka. Dobra, uruchomiliśmy jakąś taśmę z tej, znaczy tak, może inaczej. Będziemy musieli początkowo ściągnąć tą skrzynkę na górze. Oczywiście ta taśma posłuży nam do tego, aby ta skrzynka została przetransportowana w naszą stronę, no bo inaczej byśmy jej nie przeciągnęli, tylko tak, zmienimy sobie postać, bo niestety Finn nie ma takiej możliwości, nie ma takiej supermocy i mógłbym... Chyba jednak nie mogę, no wiecie co? Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. A gdybyśmy tak spróbowali, to tak też się nie da. Coś tutaj chciałbym zrobić, ale jeszcze nie wiem jak. Wydawało mi się, że po prostu tak bez większych problemów będziemy musieli to przyciągnąć na naszą stronę. No ale jak się okazuje, to nie będzie takie proste. Ach, ty mordę kopane. A może musimy zniszczyć tą drabinę? Spróbujmy. Może to coś nam pomoże, chociaż... No nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Nie mamy jednak takiej możliwości. Zejdźmy na dół. Na dole też nic na nas nie czeka. Tu możemy... To ja wiem akurat. Zwinne postacie mogą używać takich obiektów zwinnościowych, aby dostawać się na nowe miejsca. No super, ja to wiem. Ale to nie jest mi potrzebne do szczęścia. Kurde no. Jak zabawnie to wróciło do mnie. A wiecie co? A może ja muszę sobie to przenieść i za chwilę powinienem na to wskoczyć, jeżeli tą beczkę opuszczę. Nie wiem. To jest taki mój mały pomysł, który zapewne nie zadziała. A może gdybym... Wiem. Słuchajcie, spróbuję zmienić postać na tą. A, na niego nie mogę wskoczyć, no szkoda. O, wystarczyło strzelić w tamtą stronę. Tak niewiele nam brakowało, słuchajcie. Myślałem, że musimy to wciągnąć. Dobra, Bibi jest gotowy. Spróbujmy przedostać się za tą przeszkodę. O właśnie. Masz coś po swojej stronie? Wow, wow, kurczę, no. To może być trudne, ale to tam chyba będziemy musieli przedostać się drugą postacią, no właśnie. Bo tylko Reja ma możliwość przebiegania po ścianach
W ogóle te wszystkie supermoce, które ona ma związane z parkourem, są naprawdę mega. Jest to chyba jedyna postać, która może robić coś takiego. No dobra, teraz możemy szybko się przenieść. Aha, jeszcze tutaj mamy kilku przeciwników. Póki co jest to jedna z najfajniejszych chyba postaci. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, znajdę ci przejście. Ajajaj, nie siłuj się. Ma zdrowia. Dobrze. Reja została pozbawiona dosyć dużo właśnie serduszek, więc przy okazji skorzystaliśmy na tym. No i tak, otwórzmy im drogę, tylko jak ja... Aha, to muszę zniszczyć. No dobrze. I w ogóle możemy jeszcze strzelać do przeciwników, więc przy okazji może postaram się ich załatwić. I widzę tam czerwone klocki, ale te klocki znikają, czyli to nie jest ważne, whatever. Wychodzimy stąd. Ej. Tutaj są te wielkie zwierzaczki. A, no i spójrzcie, jest ten zwierzak, który mnie atakował wcześniej. O którym już wam wspominałem kilka minut temu. Słyszeliście to? Out, out. Zabawne. Ej, żyćko mi uciekło. Niedobrze. Aby otworzyć tą oto komnatę. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co tam może się kryć w ogóle. Potrzebujemy tamtego zwierzątka, tylko pytanie, czy ja będę mógł tak po prostu sobie tego rozwalić, jednak okazuje się, że nie. Tu coś mogę jeszcze chyba zrobić. Aha, tylko go uwolniłem. No dobra, skoro tak miało być, niech tak będzie. Tam chyba coś mogliśmy wytworzyć, przynajmniej tak widziałem, no i tak też się właśnie stało. Dobra, Bibi, do roboty. No właśnie, na to liczyłem, czyli tak naprawdę bez BB-8 byśmy tego nie wykonali. Dobry pomysł, BB-8. Trzymaj się blisko. A, pięknie go przerzucił. Okej. Okay. Spróbujmy dosiąść któregoś z tych mutantów. Nie wiem którego, na... Inaczej. Tego po lewej już mieliśmy okazję przetestować w poprzednim materiale, natomiast tego po prawej jeszcze nie widziałem, więc spróbujmy go dosiąść, zobaczmy jak się nim porusza. Podejrzewam, że on ma takie same funkcje jak ten poprzedni, tylko nie wiem, czy on będzie w stanie rozwalić te ściany. Możliwe, że tak. A, pięknie. Zobaczcie tylko, jacy plażowicze tam... No ładnie, plażowicze, słuchajcie. Coś im chyba się pomyliło. No, dobrą sprawę. Dookoła nas jest plaża, wszędzie jest piasek, więc moglibyśmy poczuć się jak na wakacjach. Ale niestety nie jest tak kolorowo. Cały czas musimy walczyć o przetrwanie. No i mamy wyjście. Wyjście, które pewnie zakończy naszą dzisiejszą misję. Tam widziałem coś jeszcze po prawej stronie, ale dobra. Najpierw sobie zniszczymy to. Nie przejmujmy się zbytnio innymi rzeczami. Naprawdę mało golda w tej misji udało nam się zdobyć. Co? Co ty wyprawiasz? Puszczaj mnie! Musimy się spieszyć! Umiem biegać bez trzymania za rękę! Musimy się ruszać! Chodź! Po drugiej stronie portu jest quad jumper! Dobra, musimy przedostać się na drugą stronę portu. Niestety mamy do czynienia z bardzo dużą ilością przeciwników. W dodatku jeszcze nadlatują wrogie statki, które będą chcieli nas zniszczyć, którym tak naprawdę jest priorytetem zniszczenie nas.
O, cholera, myślałem, że mogę wejść do tego samolotu, że po prostu nadzwyczajnie sobie odlecimy nim. No, jak się okazuje, nie ma takiej możliwości. I wiecie co? Chciałbym skończyć już ten odcinek ze względu na to, że poprzedni materiał był naprawdę długi. Dlatego też nie chciałbym, żeby ten był taki długi, no ale niestety chyba nie mamy innego wyboru. Myślałem, że przynajmniej może będziemy mieli okazję zakończyć ten materiał w miarę spokojnej lokalizacji. No niestety okazuje się, że naprawdę nie mamy czasu na to. I tak, złote obiekty LEGO można zniszczyć. No dobra, to są te złote obiekty. A myślałem, że musimy wejść w to działo. Rej będzie trzeba przejść, okej, kolejne złote elementy do zniszczenia. To chyba już by było na tyle. Dobra, wyskakujmy stąd. Trzeba się przedostać przez mur. Może jest jakieś przejście górą. Trzeba sprawdzić. Okej. Aha, to są te zwierzaczki dziwne. O nie, i z nimi jeszcze nie walczyłem. Co to są za pieski? Pieski, nie wiem, hieny jakieś, czy co to może być? Nie mam pojęcia. Informacja. Dobra, może używać, aby aktywować takie obrotowe przełączniki. Czekajcie, to jest ona, czy to jest on? To jest ona. Aktywowaliśmy przełącznik. Bardzo... już możemy go bardziej przesunąć. Teraz tak, musimy znaleźć sposób na to, aby dostać się na górę. Z tego chyba będziemy mogli coś stworzyć. Czy może jednak niekoniecznie? Nie. Chyba jednak nie. Mogliśmy to rozwalić i chyba jeszcze coś mogliśmy zbudować. Chociaż... aha, no właśnie, po prawej stronie. Okej. Odblokowała nam się ścianka wspinaczkowa, po której będziemy musieli dostać się na górę. Niestety Finn nie ma takiej możliwości, więc Finn pewnie będzie musiał iść tą lewą stroną, no bo przypominam wam, że coś tutaj nam się odblokowało. Aha, on nie jest na tyle silny, żeby to zrobić. No dobra, to przenosimy się do naszej Rey. Chciałbym ją nazwać księżniczką, ale księżniczką nie jest. Jeszcze wiele jej brakuje do tego. Dobra, jesteśmy na górze. Potrzebuję pomocy. Ale sam tego niestety nie podołam. Musi ktoś mi w tym pomóc, no. Nie widzę innej opcji, więc tak. Dobra, mamy naszego kumpla. Kolego, jakbyś mi tak mógł pomóc, to byłoby naprawdę super. Włóż w to wszystkie siły. O, nieźle huknęło. Tylko czekajcie, po co my to żeśmy zrobili? Czy my będziemy musieli to wyciągnąć? Chyba już wiem, jak możemy zniszczyć. Chyba tak, tylko tak. Rey? Tylko Rey może to zrobić? Nie, nie Rey. Finę musimy to zniszczyć. No właśnie, o to mi chodziło. Dokładnie. Wow. Ten wybuch sprawił, że powinien sprawić przynajmniej dosyć duże obrażenia w naszych postaciach. Jednak nasze postacie w ogóle nie zostały ruszone. Zabawne. Wszystko niszczą! Nie, 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 nie. Dobra, dawaj! Piękna egzekucja. W takim razie zbieramy to pokrętło, które musimy tutaj zamontować. Tylko do czego ono będzie służyć? Aha, otwierają nam się te oto drzwi. Wydaje mi się, że to są już ostatnie przeciwnicy, których będziemy musieli zniszczyć przed końcem tej misji. To nie będzie proste, to będzie nie lada wyzwanie. Słuchajcie, do tego jeszcze przybywają cały czas przeciwnicy. Czy my możemy odpalić jakąś supermoc? Nie, chyba nie możemy żadnej supermocy odpalić. Szkoda, bo tak to byłoby o wiele łatwiej. F, żeby się wychylić. Aha, bo teraz postacie chyba nam się zmieniły. Chociaż mogę się mylić. No teraz na pewno.
Przerzućmy się. A co to tutaj sobie tak wędruje na środku pola bitwy? Mam nadzieję, że to nie jest żaden przeciwnik. Tam jeszcze mamy dwóch truperów. Jeszcze jeden wyleguje się, ale tamten nie jest prawdziwym truperem z życia wyjęty, tylko jest nadzwyczajniej jakimś sojusznikiem, któremu założyli maskę trupera. Pewnie zrobili to specjalnie, żebyśmy go zabili, ale ja nie jestem taki zły. Dobra. BB-8 chyba zaczyna się niepokoić. Szkoda, że nie możemy zbierać w tym momencie monetek po naszych przeciwnikach, bo mnożnik skoczył nam do 4 i mielibyśmy naprawdę dużo tych monetek, gdybyśmy wszystkie zbierali. Zaraz, co to jest? Zdaje się, że odstrzelili coś od tych skrzyń. Małe postacie takie jak mogą używać łazu dostępu, aby dostawać się na nowe obszary. Okej. Do zniszczenia mamy, tak, 3 statki. Tą wieżę po lewej stronie, która jest osłaniana przez barierę, a raczej ten karabin. No i w dodatku ten taki ogromny statek, który jest po prawej stronie, który właśnie aktualnie widzicie. No okej, okay, gdzie jest BB-8? Słuchajcie, bardzo bym chciał przerzucić się na niego, bo widzę, że mamy tam jakąś aktywność do wykonania. Ale nie wiem, nie mogę się na niego przerzucić, szkoda. A jesteś, super. Możesz uszkodzić desantowiec od swojej strony, BB-8? Postaram się zrobić co w mojej mocy. Wiem, że mamy mało czasu. Musimy się pospieszyć. Ale piękne działo! Słuchajcie, najpierw zajmijmy się desantowcem. Powinniśmy zniszczyć go od tej strony, no właśnie. Dobrze, że to zauważyłem. Teraz tak, chciałbym zniszczyć tą wieżę, a na końcu moglibyśmy rozwalić te oto stateczki, które tutaj nam trochę uprzykrzają życie. Widzę dwa kolejne. Pięknie, no i został ostatni. O, to właśnie chodziło. Nie spodziewałem się, że BB-8 jest w stanie wyrządzić im tak wielką krzywdę. No nie. Jak zwykle coś musiało pójść nie tak. No kurde, miałem nadzieję, że już ta misja się skończy. Po raz kolejny będę musiał przedłużyć odcinek i to tak dosyć konkretnie, ze względu na to, że nie mam żadnego pojęcia na ten temat, ile jeszcze ta misja będzie trwała. No i nie jest to dla mnie dobra wiadomość, ale słuchajcie, ja nie będę zbytnio tutaj się ociągał, postaram się BB-8 tylko poruszać, bo on jest tutaj aktualnie najszybszą postacią. Niestety nie wszystko mogę zrobić BB-8, musimy również wykorzystywać inne postacie. Co to? Droid przesiewający. Służy do szukania odpadów elektronicznych w piasku. A właśnie tego nam trzeba do uruchomienia wieżyczki. No i mamy nową postać. Może oczyszczać sterty piachu, Lego, aby ujawniać ukryte obiekty. Dobra, rozumiem, że to jest ta sterta piachu. No właśnie, gdzieś jeszcze jakaś sterta będzie, czy może jednak nie? Chyba niekoniecznie, więc zmieńmy się na reję i wybudujmy cokolwiek. Czy ja dobrze widzę, czy ta maszyna nie działa poprawnie? Chyba niekoniecznie, chociaż może gdybyśmy mogli BB-8 sobie użyć, to wydaje mi się, że raczej on powinien mieć rozwiązanie na to, ale niekoniecznie. Cholera! Dobra, wiecie co? Spróbuję jeszcze użyć Rei, spróbuję cokolwiek tutaj rozwalić, może jeszcze będziemy mogli coś wybudować. Choć
chociaż no mogę się mylić. Tu nic nie mogę zrobić. Czy ja mogę coś zbudować po lewej stronie? Okej. Okay. Podejrzewam, że najpierw powinniśmy ten przedmiot wytworzyć, a dopiero później powinniśmy zająć się tą maszyną po prawo. No, mamy coraz więcej golda, już ponad połowę, więc to może mi tylko oznajmić to, że tak naprawdę zbliżamy się do końca tej misji. Aj no! Czekajcie! Czy ja dobrze zrobiłem? Czy ja na pewno użyłem tego w pełni tak, jak powinienem to zrobić? Możliwe, że tak. No okej, udało nam się zbudować resztę torów, a raczej przesunąć je. Coś tutaj zaczyna nam się dziać, tylko jeszcze nie wiem co. Aha, bo to jest jakaś rakietnica. No okej. Czy my będziemy mogli z niej strzelać? Wydaje mi się, że tak. No właśnie, mamy do zniszczenia 6... Ej, koleżanko. Ja chciałbym wejść do tego sprzętu, ale ty nie chcesz tego zrobić. Ty stawiasz opory, bardzo duże opory. Więc może Finn będzie odpowiedzialny za to? Nie. Finn nie jest za to odpowiedzialny. Ja chcę do tego wejść. Halo. No. Działa. 6 statków do zniszczenia. Tak jak wcześniej wspominałem. To nie będzie proste ze względu na to, że muszę nauczyć się celować z tego. To działa. Dobra. Jeden zniszczony. Drugi również. Aj, no było blisko. 3. Dobra, 2 tylko zostały. Niby mamy do rozwalenia 6 samolotów, a tak naprawdę tych samolotów cały czas przybywa. To jest bardzo dziwne. No i X-Winga piorun pierdyknął. Tak? Dobrze mówię? To był X-Wing? Jeżeli nie, to dajcie znać. Ale chyba wydaje mi się, że dobrze to nazwałem. Na to liczyłem. Dobra, spójrzcie na to, jaki ogromny statek tam stoi. Już się nie mogę doczekać. Podejrzewam, że będziemy musieli wyruszyć nim. Latałaś tym już? Nie! Nikt nim nie latał od lat! Dam radę. Dam radę. Cholera, jeszcze musimy zmierzyć się z tymi wszystkimi myśliwcami, no to nie będzie łatwe. Mogłem się domyślić, że będzie to tak właśnie wyglądać, że osoba, która po raz pierwszy leci tak wielkim statkiem, może mieć problemy z poruszaniem się nim. Natomiast jak widzicie, idzie nam całkiem nieźle, nie możemy tylko dać się zniszczyć, nie możemy również pozwolić na to, abyśmy uderzyli w coś, nadzwyczajnie w coś uderzyli. Możemy niszczyć wszystko, co tylko się da, co tylko popadnie. Pole do popisu mamy naprawdę niesamowite. Ej, w ogóle pamiętam, że w Battlefroncie była, w Battlefroncie 1 była bardzo podobna mapa na multiplayerze. Gdzie ty lecisz? O kurde. Takie mantyki robisz, no dobra. Chyba posłali za nami całą flotę. No właśnie, 10 statków musimy zniszczyć, to jest naprawdę dużo, bardzo dużo. Naciśnięcie spacji 2 razy podczas lotu pozwala na wykonanie pętli nad wrogiem. Okej, okay, jasne. To już wiem z wcześniejszych samouczków. No i słuchajcie, no musimy skupić się na tych przeciwnikach, no bo gdyby nie te przeciwnicy, znaczy jeżeli nie zniszczymy tych przeciwników,
No to raczej będziemy mogli tak latać sobie, latać cały czas. Przytrzymaj lewo lub prawo oraz naciskanie spację pozwala na wykonanie beczek. Spróbujmy to zrobić. A właśnie, no fajnie to wygląda. Cały czas jesteśmy namierzani przez jakieś statki. To może zrobimy pętelkę, żeby go zrobić w bambuko. Gdzie się nauczyłeś tak strzelać? Naciskanie spacji podczas pozwala na wykonanie nawrotów, aby uciekać przed niebezpieczeństwem. No dobra, nawrót też mamy już przetestowany. Gdzie są te samoloty nieszczęsne? Jeden już się tam kopci, widzę. Oby tak dalej, no właśnie. Znajdź jakąś osłonę. Dobra, ale pamiętaj, że sam tego chciałeś. Naprawdę to robimy? Nie, no nie mówcie. Ciągle nas gonią. O cholera, w ogóle ja zamiast skupiać się na naszym statku, to ja patrzyłem na ten mały, który leci za nami. I trochę mnie to gubiło. Dosyć mocno oberwałem właśnie przez to. Się tam dostać przed nimi. Zgoda? To gdzie ta baza? W układzie Illenium? Tak, w Illenium, dokładnie. Zabierz nas tam tak szybko, jak się da. Wybacz mi. Znowu to czuję. To wyzwanie światła. Najwyższy wódz to wyczuwa. Ukaż mi raz jeszcze potęgę ciemności. A już nic nas nie powstrzyma. Ukaż mi ją, dziadku. Sir? Nie zdołaliśmy schwytać droida na Jakku. Uciekł skradzionym koreliańskim frachtowcem typu YT. Droid? Ukradł frachtowiec? Niezupełnie, sir. Nie działał sam. FM-2187. Tej dwójce towarzyszyła dziewczyna. Jaka dziewczyna? Coś jest nie tak chyba. Kurde, miał taki fajny pokój i tak szybko go zniszczył. Naprawdę musiał się bardzo zdenerwować, że... Nie, inaczej. Musiał się bardzo zdenerwować tą wiadomością, którą dostał. Zdobyliśmy 86% monetek. Jest to o wiele więcej monet niż w poprzednim materiale, niż w poprzedniej misji. Zdobyliśmy w dodatku jeden złoty klocek, co jest naprawdę bardzo dziwne, natomiast nie mam chyba jeszcze ani jednego czerwonego klocka, nad czym bardzo ubolewam, no ale trudno, takie jest życie. Oczywiście standardowo odblokowaliśmy kilka postaci. Tych postaci mamy już coraz więcej, ale przed nami jeszcze naprawdę dosyć duża ilość tych postaci. Spójrzcie tylko na to. Nawet połowy nie mamy odkrytej, więc no niestety jeszcze bardzo dużo nam brakuje. To tylko może nam oświadczać o tym, że tak naprawdę ta gra będzie bardzo długa. Z czego bardzo się cieszę. A nie, słuchajcie, pomyliłem się. Mamy jeden klocek czerwony na 18. No nieciekawie, nieciekawie. Dobra, moi drodzy, myślę, że w końcu czas najwyższy skończyć ten materiał, dlatego też, jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, jak również komentarza ze swoją uwagą. Ja niestety teraz się zawijam, tak więc widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczyska, hej!